Cześć, tu Kepson. Dziś jestem w miejscowości Łochów, a na warsztat wchodzi kebab ekstra w cienkim cieście z serem za 14 zł. Lokal to Aimer. Wrzucając ostatnią miniserię z Wyszkowa, lokalna społeczność pisała mi, że warte uwagi jest podjechać właśnie do tego Aimera w Wyszkowie. Niestety do Wyszkowa chwilowo się nie wybieram, ale filię tej miejscówki właśnie znalazłem kiedyś w Łochowie, więc myślę, że jakoś, gdy byłem przy okazji, to fajnie byłoby to nagrać i nagrałem. Recenzja budowana jest na podstawie dwóch wizyt. Byłem raz na otwarciu, to znaczy chyba z tydzień po otwarciu i pamiętam, no ja wtedy nie nagrywałem, ale byłem trochę zawiedziony, mówię, no druga Ankara, de facto ten lokal, który wrzucałem dosłownie ostatnio, więc dziś mamy porównanie, kto nie widział, to może sobie wbić na kanał, to jest dosłownie ostatni film przed tym, który jest wrzucony. Przeciągnięty był na opiekaczu, gdzie w środku znajdowała się papka, placek był papier i ogólnie średnio przyjemnie się to jadło. Dziś byłem i było nieco lepiej, gdyż nie było to aż tak gorące, przez co składniki aż tak nie zaparowały, ale nie obyło się bez małych błędów. Dziś musiałem podeprzeć się telefonem, bo kamera padła, także tutaj mogą być widoczne małe cięcia w obrazie, jakby te FPS-y, bo nie wiem, w ilu FPS-ach właśnie to się nagrało, ale wyrenderowałem do 30. Mam nadzieję, że jako tako tutaj to się sprawdzi. To, co łączy Ankarę z Aimerem, to bardzo podobne menu. Ulotki są wręcz bliźniacze, jeśli chodzi o samą szatę graficzną, natomiast Aimer jest trochę bardziej rozbudowany, a do tego ceny niższe. Tutaj wziąłem natomiast wariant z serem, który jest złotówkę droższy, czyli taki sam jak w Ankarze kosztuje 14 zł, bo za złotówkę się płaci ser się płaci złotówkę więcej. Zacznijmy tu od placka. W tej ulotce opisane jest to jako tortilla. Ostatnio często o tym wspominam, że nazewnictwo w tych barach z kebabem nieco kuleje, bo to średnio tortille przypomina tortille, no bo ja też tak zawsze staram się poprawnie mówić, a teraz popełniłem błąd. I średnio jak tortilla smakuje. Natomiast sam placek nie był taki sprasowany, nie był aż tak przypieczony i przez to nie był aż tak gorący. Temperatura była w sam raz, placek był ciepły, chrupiący, przez to, że nie był przeciągnięty, to składniki też w środku nie były aż tak zaparowane. No i w ogólnym rozrachunku wrażenie było takie, że jedzenie nie robiło się takie papkowate, zaparowane, kluchy się z tego nie robiły, ja to też często używam tego stwierdzenia, bo uważam, że jest trafne i według mnie właśnie przez to, że nie było to przeciągnięte, ogólnie było to lepsze. Nie zrobiły się kluchy, ale to też przez mniejszą ilość sosu, to ala wołowo, baranie mięso w tym wypadku wyczuwalne nieco bardziej niż kurczak. Akurat tak się złożyło, że w lokalu przede mną zamówiło kilka osób, więc ścinane było na bieżąco, bo pan tam na obrotach sobie działał, trzy osoby przede mną, a jak przyszedłem, jeszcze parę osób przyszło, także jedna osoba brała na wynos też tam kilka sztuk, także też ja musiałem trochę poczekać i właśnie przez to mięso było ścinane dość tak właśnie na bieżąco. No i co, czuć różnicę, było bardziej zgrillowane niż ostatnio, no i w smaku, tak jak mówię, wołowo baranie przejęło kontrolę, ale wydaje mi się, że dlatego, bo było go więcej. Jak to często bywa, kurczakowa kula wygląda wizualnie lepiej, ale tutaj ustępowała w smaku. To jeden z tych kupnych produktów, który w smaku jako tako się może nie wyróżnia, ale można powiedzieć, że przyrządzone było poprawnie. Sos mieszany z większością łagodnego, który był bardzo słodki. Ja nie wiem, czy to w ogóle czosnek był, bo jakby, kurde, sam taki jogurt z cukrem. Ten ostrzejszy ujawnia się w trakcie jedzenia, ale przez ilość, jaka była tam użyta, zostaje szybko zdetronizowany przez słodkość tego pierwszego właśnie. Dodatkowo ser wyczuwalny był tylko na początku i na ujęciach może to wyglądać słabo od góry, ten tak chlapnięty i ten sos i ten ser, tak no nie powiem, jak to wyglądało. No ale dla mnie to mała odskocznia w smaku, gdzie zazwyczaj mieszane są bardziej ostre albo odskocznia od samych ostrych, które staram się tutaj prezentować. Niestety pod koniec miałem wrażenie, że jednak więcej ostrego pozwoliłoby uniknąć wrażenia, że całość jest mdła. Jak do pewnego momentu jesz w miarę ze smakiem, to pod koniec czuć już ten sam cukier. Warzywa, tak jak widać, świeżo, bez zastrzeżeń, mimo tych potknięć, które wymieniłem, smakowo mi tym razem bardziej podeszło niż w Ankarze, ale to też może kwestia tego, kto robi. Ten chłopak w miarę się postarał, przez to nie było to takie sprasowane, przede wszystkim nie zrobiła się z tego zupa i zaparowane warzywa, bo to też jest częsta bolączka w lokalach. Myślę, że facet się postarał, więc dziś daję punkt więcej niż za recenzję, którą wrzucałem w niedzielę. Dziś będzie piąteczka. No i co, to na tyle. Z Łochowa jeszcze będą kurczaki, ale to za jakiś czas. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Mariana Czerniewskiego oraz Nurisa.